Cześć moi drodzy, z tej strony trener do celu z pasją. W dzisiejszym odcinku 5 najlepszych według mnie ćwiczeń na mięśnie naramienne, czyli barki. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy widzowie, na wstępie mojego materiału chciałbym zaznaczyć, że nie powinniśmy ćwiczyć tylko i wyłącznie wybranych partii mięśniowych, przy tym olewając innych mięśni. W treningu siłowym kobiet często niestety brakuje ćwiczeń na mięśnie naramienne, czyli barki, które kojarzą się paniom z tępymi osiłkami, stereotypowymi koksami, spoconymi mężczyznami na siłowni, którzy mają więcej mięśni niż oleju w głowie, ale niepotrzebnie i jest to oczywiście błąd, ponieważ również płeć piękna powinna, podkreślam, powinna ćwiczyć mięśnie naramienne, barki, których odpowiedni trening poprawia proporcje sylwetki, poszerzając ją na górze i optycznie choćby zmniejszając na dole. A która z pań, powiedzcie mi, nie marzy o tym, aby jej brzuch wyglądał nawet optycznie po prostu na mniejszy? Odpowiedzcie sobie same. Ale do rzeczy, zaczynamy. Pierwszym ćwiczeniem, które polecam wdrożyć do swojego planu treningowego, jest wyciskanie żołnierskie sztangi stojąc. Powinniśmy skupić się tutaj na tym, aby nasze ciało tworzyło jedną linię prostą, żeby było stabilne od kostek, przez kolana, przez biodra, aż do ramion i głowy. Tu musimy tworzyć, podkreślam, jedną stabilną linię. Ciało trzyma ciężar, a my chcemy pracować tylko i wyłącznie stawem ramiennym i stawem łokciowym. Trzymamy sztangę przed głową, w okolicy części obojczykowej klatki piersiowej. Przedramiona i nadgarstki tworzą jedną linię, także nadgarstki są przedłużeniem przedramion, więc nie wyginamy ich ani do przodu, ani do tyłu. I wypychając sztangę do góry nad głowę, fantastycznie pracujemy zarówno przednim, jak i środkowym aktonem mięśni naramiennych, a prostując łokcie, włączamy do tego pracę mięśni trójgłowych ramienia, czyli popularnych tricepsów, także dwie pieczenie na jednym ogniu. Pamiętajcie o tym, aby brzuch był spięty, plecy proste, ściśnięte poślady odpowiadają za to, że nasze ciało jest stabilne. Wyciskamy sztangę nad głowę, po czym znowu powracamy do pozycji wyjściowej, gdzie mamy sztangę w okolicy naszej brody i powtarzamy ruch. Ćwiczenie jest naprawdę skuteczne. Także wyciskanie żołnierskie polecam wykonać w 3-4 seriach po 15 powtórzeń. I oczywiście na tej sztandze warto byłoby dołożyć jakiś ciężar. Przechodzimy do ćwiczenia drugiego, które jest jednym z moich ulubionych ćwiczeń i są to wznosy ramion bokiem, które bardzo skutecznie aktywują do pracy ten środkowy, nazywany często bocznym aktonem mięśni naramiennych. To właśnie to ćwiczenie pozwala, kolokwialnie mówiąc, poszerzyć nasze ciało na górze, jeśli chodzi o obręcz barkową. Tutaj skupimy się, aby wykonać 3-4 serie po 15 powtórzeń, mając jednak trochę mniejszy ciężar, a skupiając się mocno na technice, żeby czuć palenie w mięśniach naramiennych. I na czym polega ten ruch? Delikatnie wysuwamy ramiona do przodu, ale delikatnie przed tułów. Nie ściągamy łopatek, żeby nie włączyły się do pracy tutaj mięśnie czworoboczne grzbietu, bo my chcemy skupić się tylko i wyłącznie na mięśniach naramiennych. I unosimy ramiona do boku, zatrzymując ruch w okolicy obręczy barkowej. Dlaczego nie wyżej? Ponieważ jak posuniemy te ramiona jeszcze wyżej, zaktywujemy część zstępującą mięśni czworobocznych, czyli popularne kaptury, a w szczególności treningu kobiet nie jest to polecane. My chcemy pracować tu tylko i wyłącznie bocznym i delikatnie przednim aktonem mięśni naramiennych. Także zatrzymujemy ruch na wysokości barki,
barków i powolutku wracamy do dołu. Warto również tutaj wprowadzić tak zwaną rotację zewnętrzną, czyli rotować kciuk do góry, czyli po prostu kciuki są wyżej niż małe palce, co pozwala jakby na takie otwarcie obręczy barkowej i odpowiednią pracę, jeśli chodzi o płaszczyznę zarówno łopatki, jak i rotatorów barku. Także pamiętajcie o tym, żeby nie ściągać tutaj łopatek do siebie, bo nie chcecie pracować mięśniami grzbietu. Pamiętajcie również o tym, że możecie delikatnie pochylić tułów do przodu, co pozwoli na jeszcze lepszą pracę aktonu środkowego i przedniego. Także przechodzimy dalej. Ćwiczenie trzecie jest to podobne ćwiczenie do poprzedniego, ale wykonamy je jednorącz, skupiając się na pracy zarówno lewego, jak i potem prawego barku oddzielnie. I tutaj skupiamy się na tym, aby unosić ramię do boku przy tej samej technice co z hantlami, ale z linką wyciągu dolnego, co pozwoli na stałe napięcie mięśniowe. Nie będzie ani sekundy, ani jednego momentu, w którym jesteście w stanie rozluźnić mięśnie przez całą serię, chyba że będziecie kombinować. Także tak samo unosimy ramię do boku, zatrzymujemy ruch na chwilę i delikatnie wracamy do dołu. Starajcie się nie odłożyć ciężaru do bioder i nie rozluźnić oczywiście pracy mięśnia naramiennego, aktonu środkowego i przedniego. 15 powtórzeń na jedną rękę, potem przechodzimy na drugą, robimy tyle samo powtórzeń. Oczywiście ciężar tutaj również nie może być za duży, żeby zachować odpowiednią technikę. Pamiętajcie również o tym, żeby łokieć był delikatnie ugięty, ale żeby w trakcie wzniesienia ramienia do boku nie zginał się już bardziej, żeby po prostu nie przenosić pracy na inne mięśnie. Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia i jest to ćwiczenie czwarte, już bezpośrednio na tylny akton mięśni naramiennych i tutaj również nie chcemy włączyć do pracy mięśni grzbietu, więc nie ściągamy łopatek do siebie. Jest to popularny face pull, czyli przyciąganie jakby linek do buzi, do twarzy, jak zwał, tak zwał. Skupiamy się tutaj na wykorzystaniu dwóch funkcji mięśnia naramiennego, czyli odwodzenia jakby ramion horyzontalnie i rotacji zewnętrznej i wprowadzimy te dwie funkcje, żeby skutecznie odczuć pracę tylnego aktonu, który naprawdę jest ciężko wyizolować. Możemy zaczynać ten ruch z delikatną protrakcją, czyli wysunięciem barków do przodu i ściągając ramiona do siebie. Kończymy ruch, kiedy ramiona tworzą z tułowiem jedną linię i nie ściągamy tutaj łopatek. Jeżeli macie ciężar za duży, oczywiście ruch będzie szarpany, więc nie polecam tutaj zakładać nie wiadomo jakich obciążeń. I jeszcze dodatkowo wprowadzając rotację zewnętrzną, czyli kierując jakby ramiona w strony zewnętrzne, dodatkowo wykorzystamy drugą funkcję, wspomnianą wcześniej funkcję mięśnia naramiennego tylnego aktonu. Także tutaj skupiamy się mocno na technice. Ciało jest nieruchome, pracujemy tylko i wyłącznie w stawie ramiennym. Łokcie w trakcie ćwiczenia nie uginają się jeszcze bardziej, żeby nie przenosić pracy na inne mięśnie. 3-4 serie po 15 powtórzeń będzie to doskonała opcja. Pamiętajcie, że mięśnie obręczy barkowej to głównie włókna czerwone, więc bardzo dobrze czują się, kiedy pracują na większej ilości powtórzeń, kiedy praca jest intensywna, a przerwy są krótkie. Przechodzimy do ostatniego ćwiczenia, które niekoniecznie musi się znaleźć w Waszym planie treningowym, bo będzie to ćwiczenie na akton przedni mięśnia naramiennego, akton, który pracuje już przy wielu innych ćwiczeniach, na przykład przy wyciskaniach, przy pompkach, czy nawet przy deskach, podporach, plankach. Także ten akton często jest nawet przetrenowany za mocno, ale jeżeli chcecie zadbać o te kuliste barki, jesteście ambitne i naprawdę lubicie mięśnie naramienne, możecie oczywiście dodać to ćwiczenie do swojego planu treningowego. I na czym polega ruch tutaj? Unosimy ramiona do okolicy obręczy barkowej do przodu, czyli wznosy ramion w przód, z hantlami delikatnie rotując kość ramienną, czyli rotując ramię do wewnątrz,
aktywując drugą funkcję mięśnia przedniego naramiennego, także rotacja wewnętrzna i wznosy ramion do przodu. Kończymy ruch, kiedy ramiona znajdą się w okolicy wysokości obręczy barkowej. Zatrzymujemy ruch na chwilę, po czym powolutku wracamy do dołu, nie rozluźniając mięśni, żeby nie odkładać ciężaru do bioder, żeby cały czas czuć napięcie mięśniowe. I skupmy się tutaj na tym, aby ciężar nie był duży, żeby nie szarpać całym tułowiem ciałem. Nogi, plecy proste, wszystko jest tutaj nieruchome, a pracujecie, podkreślam, tylko i wyłącznie w stawie ramiennym i możecie delikatnie pochylić tułów, żeby jakby wydłużyć zakres ruchu dla pracy przedniego aktonu mięśni naramiennych. Polecam tu 3 serie po 20 powtórzeń do palenia mięśniowego i polecam Wam też alternatywę na wyciągu, gdzie przy tej samej technice wykonacie ćwiczenie, trzymając jednak sznur, warkocz przyczepiony karabinczykiem do wyciągu i delikatnie pochylając tułów, będziecie wznosić ramiona do przodu, a na dole nie odłożycie ciężaru, który nadal będzie Was ściągał do dołu i przez to utrzymacie stałe napięcie mięśniowe w przednim aktonie mięśnia naramiennego. Także warto czasami wprowadzać wersje alternatywy na wyciągach, jednak nie zapominajcie, że wolny ciężar zawsze w pewien sposób będzie wygrywał, ponieważ wolny ciężar to jest po prostu lepszy bodziec, a wyciągi to doskonałe uzupełnienie po prostu treningu mięśni naramiennych. I pamiętajcie, z tych 5 ćwiczeń oczywiście nie musicie ich robić na jednym treningu, nawet nie polecam, bo będzie to za duża objętość. Wybierzcie sobie 2 ćwiczenia na dane rejony mięśnia naramiennego i wykonujcie je 2-3 razy w tygodniu. Dodajcie do swojego treningu czy pośladków, czy treningu FBW, czy góra-dół, push-pull. To już musicie dopasować pod swój indywidualny trening. Także pamiętajcie, mięśnie naramienne również są potrzebne, jeśli chodzi o proporcje sylwetki. Warto mieć zdrowe i silne barki. Dajcie znać w komentarzach, czy znałyście te ćwiczenia, czy wdrożycie je do swoich planów treningowych i jakie kolejne partie omówić w kolejnym materiale. I oczywiście zapraszam do grupy Do Celu z Pasją Team na Facebooku, gdzie wzajemnie się wspieramy i dbamy o to, żeby każdy z nas solidnie popracował na treningu. Do zobaczenia, Do Celu z Pasją. Cześć!